Kiedy pojawiła się propozycja, żeby zostać prezesem Strzałkowskiego Polanina, dlaczego pan przyjął tę propozycję? Czy długo się pan nad tym zastanawiał? Co zadecydowało o podjęciu takiej, a nie innej decyzji? Dzień dobry Państwu. Decyzja odnośnie kandydowania do zarządu Polanina Strzałkowa pojawiła się już w tamtym roku, ale z racji i obowiązków i z braku czasu temat został odłożony na późniejszy termin, a w związku z tym, że rozmowy, które były prowadzone wtedy, dały nam trochę czasu do namysłu i do tego, żeby nad pewnymi rzeczami się pochylić. Po powtórnym spotkaniu z panem przewodniczącym podjąłem decyzję o tym, żeby objąć prezesa Polanina Strzałkowo. Nie ukrywam, że nie było to łatwe, bo przez tyle lat byłem związany z Polskim Klubem Piłkarskim, ale pojawił się fajny projekt realizowany tutaj przez klub w porozumieniu z gminą i w związku też z awansem drużyny Polonina do piątej ligi, takim historycznym, no to uważałem, że może to być fajna sprawa i w jakiś sposób realizacja wyzwania, które doprowadzi do tego, żeby klub ten mógł nadal grać w piątej lidze, który za cel właśnie sobie stawiamy, żeby się utrzymać w tej lidze i jest to najważniejsze wyzwanie dla nowego zarządu klubu i zawodników. Taka propozycja to jest dla pana taka nobilitacja, takie zwieńczenie trochę wieloletniej pracy, że akurat się pojawiła propozycja, żeby w Strzałkowie pracować? Znaczy może czy zwieńczenie, czy nie, no ja już w piłce jestem, no ładny kawałek, można powiedzieć, od 16 lat poprzez i kierownika, i SKP, i OZPN, WZPN, ale gdzieś tutaj no, jest coś nowego, chociaż znam i trenera, znam ludzi związanych z Polaninem, bo to są wychowankowie, byli SKP Słupca w większości. No jest fajna atmosfera, fajni ludzie i w związku z tym no, gdzieś coś. Pomimo tego, że wcześniej deklarowałem, że no nie będę podejmował wyzwania, jednak gdzieś tam ciągnie wilka do lasu, a jest to całkiem nowe wyzwanie w nowym otoczeniu z nowymi ludźmi. Tym wyzwaniem pierwszym, jak pan już powiedział, będzie utrzymanie pierwszego zespołu w wyższej klasie rozgrywkowej, do której awansował. Jakie jeszcze inne cele są stawiane przed zarządem, przed zespołem, przed innymi drużynami? Ja to na tą chwilę to jest cel numer jeden, ale tutaj mamy taki trochę plan działania, projekt na dłuższą metę połączony z grupami młodzieżowymi, z organizowaniem dla nich profesjonalnego szkolenia poprzez odpowiedni program z odpowiednimi ludźmi i to też jest bardzo ważne, bo nie ukrywajmy, żeby budować piłkę i budować drużynę na poziom piątej ligi, to najważniejsze jest też mieć swoich ludzi, swoich wychowanków, którzy będą stanowili o trzonie tej drużyny i to jest cel, który no, musi być realizowany, bo w dzisiejszych czasach no, podstawą jest też, żeby jak najwięcej grało swoich ludzi, swoich wychowanków. Pierwsze skojarzenie, piłka nożna, Robert Nadgrodkiewicz, SKP Słupca. Jakiego odbioru spodziewa się pan takiej decyzji, no i tej swojej nowej funkcji w środowisku tutaj lokalnym piłkarskim? No na pewno nie będzie to, podejrzewam, dla wszystkich jakaś tam sprawa jasna i czytelna, ale no wie pan co, jakbyśmy tak mieli patrzeć na to, to byśmy nic nigdy nie zrobili, bo no nieraz potrzeba zmiany otoczenia, środowiska, a z drugiej strony no jest Słupcy, gdzie zarząd, który działa prężnie, zrobili awans, no to uważam, że no co moja osoba już tam to, co miała zrobić, zrobiła, a jeżeli chcą, jestem potrzebny, czy ludzie składają propozycje i co do mojej osoby, w jaki sposób mnie doceniają, no to uważam, że chyba to jest budujące. Na koniec jeszcze zapytam, jak teraz z perspektywy prezesa Polanina Strzałkowa, ale też wcześniej z perspektywy prezesa Słupeckiego Klubu Piłkarskiego, działacza WZPN-u, OZPN-u, jak pana zdaniem powinna wyglądać współpraca między takimi lokalnymi klubami, jeżeli chodzi o wymianę zawodników, jakichś doświadczeń, jak to powinno przykładowo, wzorcowo wyglądać, czy Polanin też ma taki pomysł na to, z jaką inicjatywą wyjdzie? Na pewno ja uważam, że ani Polanin nie jest konkurencją do SKP, ani SKP dla Polanina. Każdy ma swoje cele, inny poziom rozgrywkowy i ta współpraca powinna się układać, uważam, tak jak kiedyś za no, dobrych lat, gdzie Polanin otrzymywał od SKP Słupca od 5 do 10 ludzi, którzy grali i rozwijali swój talent, no bo wiadomo, że nie wszyscy młodzi ludzie po skończeniu wieku juniora młodszego mogą od razu grać w SKP.
I teraz przez pryzmat uwagi, że mam piątej ligi, to nawet korzystniej jest to dla Słupeckiego Klubu Piłkarskiego, dlatego że mogą młodych ludzi dać na ogranie, którzy w piątej lidze już na wyższym poziomie będą pierwsze szlify zbierali, a jeżeli któryś z nich w jakiś sposób będzie się wyróżniał, będzie wyglądał bardzo dobrze, no to zawsze idzie z powrotem do Słupcy i gra na wyższym poziomie. I to uważam, że ten przeskok z okręgówki do czwartej ligi jest dużo, dużo trudniej zrealizować niż z piątej ligi do czwartej.